Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na naszym skromnym koncercie zatytułowanym Wakacje z Moniuszką. Szkoda, że akurat dzisiaj jest tak piękna pogoda i wiele pewnie mieszkańców Opola wyjechało gdzieś za miasto, ale bardzo się cieszę, widząc, że akurat są nasi wierni słuchacze. Cały koncert poprowadzi dla Państwa pani Karolina Grymek, przepraszam, a ja na razie dziękuję i zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie na koncercie Wakacje z Moniuszką. Będzie to koncert pieśni i ballad Stanisława Moniuszki. Forma pieśni już w starożytnej Grecji była przeznaczona dla gmin, dla kształcenia charakteru narodowego. Pieśni Moniuszki są zupełnie wyjątkowe. Na uwagę zasługuje różnorodność ich tematyki i przeznaczenia. Nie tylko ten charakter narodowy jest tutaj ważny, ale również proszę zwrócić uwagę na liryzm, humor i groteskę. Inspiracją dla Stanisława Moniuszki była prosta muzyka ludowa. Była ona zasłyszana przez Moniuszkę w dzieciństwie przy różnych okazjach. Proste piosenki ludowe podnosił Moniuszko na wyżyny sztuki. Usłyszymy za chwilę pełną humoru pieśń Dziad i Baba, której bohaterami jest dwoje staruszków kłócących się o to, kto pierwszy umrze. Bo każdy z nich nie chce żyć bez drugiego. Ich życzeniu staje się zadość. Przychodzi śmierć. Ale role się odwracają. Już teraz kłócą się o to, kto otworzy drzwi. Ballada Czaty, którą również w tym pierwszym bloku Państwo usłyszą, to pełna humoru opowieść o wojewodzie, który nie zastał swej żony w łożu i z tego powodu postanowił jej poszukać. Czy i gdzie ją znalazł? Spróbujcie Państwo sami usłyszeć. A teraz zapraszam na koncert. Zajmij się,
czasy! Thank you.
Położyć.
lecz znudzona nareszcie.
spojrzał w morze swej żony, spojrzał, zagrzał, nie znalazł nikogo. Wzrok opuścił po ziemi i rękami drżącymi siwe wąsy pokręca i woła. Wzrok od morza odwrócił, w te wyloty zarzucił i zawołał to za Faraona. Hej, kozacze, ty chamie, czemu w sadzie przy bramie nie ma nocą, ni psa, ni pachołka? Weź mą torbę morsuczą i jarczarkę hajduczą i mą strzelbę, gwintówkę, zdeń skąka! Wzięli bronie te padry, do ogrodu się wkradli, będę szmaler altanę porasta. Darniowym siedzeniu coś bieleje się w cieniu. To siedziała w bieliźnie niewiasta, jedną ręką swe oczy kryła w puklach warkoczy i pierś kryła pod rąbek bielizny, drugą ręką odłona odpychała ramiona klęczącego u kolan mężczyzny. Ten ściskając kolana mówił do niej: kochana, więc jak wszyscy jam wszystko utracił, nawet twoje spojrzenie, nawet ręki, ściśnienie, twoje wola już wszystko zapłacił. Ja choć z wielkim zapałem tyle lat cię kochałem, będę kochał i wieńczał na wieki. On nie kochał, nie jęczał, tylko trzosem zabrzęczał, tyś mu wszystko wydała na wieki. Co z wieczorem będzie staryłet na twym łonie kołysał i z twych liców rumianych i z twych ustek różanych mnie wzbronione rozkoszy wysysał. Ja na wiernym koniku przy wieczora tylko biegnę przez deszkę i słody, by powitać spojrzeniem, by pożegnać życzeniem dobrej nocy i długiej pieszczoty. Dobrej nocy. Słucha, o niej szepce do ucha nowe skargi czy nowe zaklęcia, aż zemdlona, zduszona była deska ramiona i schyliła się w jego objęcia. Wojewoda z kozakiem przyklęknęli za krzakiem i dobyli z zapasów naboje i odgryźli zębami i przypili sztęflami do garści i gankule we dwoje. Panie kozak, powiadam, jakiś dreszcz mi napada, ja nie mogę zastrzelić tej dziewki. Ty po kurcie odwodził, jakiś dreszcz mnie przechodził,
się płakać nauczę, aż tu z plukiem leszyńskim sakiewkę. Palcem zapał co żywo, czyść paznokciem krzesiwo, potem pełni w tę łeb, lub tę dziewkę. Wyżej, w prawo, pomału, czekaj mego wystrzału, niebel musi dostać łeb. Celił, nie czekając wystrzelił, aż ugodził sam łeb wojewo. Pierwsze swoje pieśni wydał za granicą w Berlinie. Od razu zostały one tam dostrzeżone i opatrzone bardzo pozytywną krytyką. To właśnie niemiecka krytyka dostrzegła niepowtarzalny charakter narodowy pieśni i ballad Moniuszko. Moniuszko, kształcony za granicą, komponował pieśni z motywów ludowych. Muzyka zasłyszana w dzieciństwie i późniejszych latach, a także pieczołowicie dobierane teksty były kompozycjami całkowicie z ducha polskiego. Do czasów Moniuszki pieśni były albo czystym naśladownictwem muzyki włoskiej, albo mazurkami. Główną ideą śpiewnika domowego, w skład którego wchodziły pieśni i ballady, było umuzykalnienie społeczeństwa polskiego. Pieśni przeznaczone były do śpiewania w domu przy okazji różnorodnych uroczystości. Służyły także do kształcenia słuchu muzycznego oraz zabawy. Ten element zabawy był bardzo istotny. Usłyszycie Państwo za chwilę piosenkę Kum i Kuma, napisaną do słów Jana Czeczota. Opowiada ona w sposób humorystyczny o pijanych żabach. Pieśń Stary Kapral, utrzymana jest oczywiście w charakterze narodowym, jest pomnikiem wystawionym w Jarusom Napoleońskim. Opowiada o znieważonym przez młodzika kapralu, który uderza go za tę zniewagę w twarz. Za to sąd skazuje kaprala na śmierć. Pieśń ta jest żywym w czasach Moniuszki wspomnieniem stosunków panujących w wojsku. Pieśń o Zosi Sierocie, która będzie drugą z kolei pieśnią, którą Państwo tutaj usłyszą, jest utrzymana w romantycznym duchu.